Rawaruska, 8-tysięczne miasteczko w zachodniej Ukrainie. To tu już za 2 lata zamieszkają nowe rodziny. W dawnym klasztorze może mieszkać nawet 40 osób. W budynku wykonano już znaczną część prac remontowo-restauratorskich. W szczególności ocieplono dach, doprowadzono wszystkie media, przeprowadzono prace budowlane. Planujemy zrobić w tym budynku, dawnym klasztorze, 4 rodzinne domy dziecka. Zgodnie z projektem planowane jest także Ukraińsko-Polskie Centrum Dialogu Kultur z wielką salą konferencyjną. Franciszkanie reformaci osiedlili się w Rawie Ruskiej w latach 20. XVIII wieku. Kościół pełnił swoją funkcję do 1941 roku. W okresie powojennym świątynię wykorzystywano jako magazyn. Odbudowa dawnego klasztoru trwa 5 lat. W 2015 roku władze obwodu lwowskiego zgodziły się przekazać dawny klasztor rzymskokatolickiej kurii lwowskiej pod warunkiem budowy w tym miejscu rodzinnego domu dziecka. Celem jest stworzyć mieszkanie dla 40 dzieci. Caritas i kuria poprosili nas o dofinansowanie. To jest w programie regionalnym na następny rok. Teraz Rada Obwodowa musi zaplanować to w budżecie. Musimy wspierać takie socjalne projekty, a przy okazji zachowamy zabytek z XVIII wieku. Część pomieszczeń w odremontowanym klasztorze zostanie przeznaczona na salę muzealne. Ekspozycja powstanie w porozumieniu lwowskiej kurii z Polskim Ministerstwem Kultury. Prace posuwają się do przodu i cieszymy się bardzo, że wielu dzieci z domu dziecka znajdzie zastępcze rodziny, będzie miało piękne mieszkanie, piękne domy rodzinne, w których będą mogli wzrastać, dojrzewać i ubogacać się w tą przede wszystkim miłość rodzicielską. Pierwszy etap prac remontowo-restauratorskich powinien zakończyć się do końca tego roku. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co już zostało zrobione. Widać, że są to prace prowadzone na wysokim poziomie i to, co tam z tych ruin powstaje, napawa ogromną nadzieją i optymizmem, że to będzie bardzo piękna inicjatywa. Projekt jest finansowany z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przy wsparciu Unii Europejskiej.